Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał. W tym odcinku opowiem Wam o Placu Centralnym. Natomiast co jest ważne, to pod nami jest ulica Złota. I ulica Złota ciągnie się dalej, choć jest przecięta. Za Pałacem Kultury i Nauki oczywiście dalej jest ta ulica. Bo pierwotnie, przed II wojną światową, ta ulica była połączona. Jak wiele innych uliczek, które zostały wszystkie usunięte. Tak samo jak kamienice. Bo po II wojnie światowej zostało to wszystko wyburzone, co pozostało. I wszystkie ulice i wszystkie kamienice zniknęły, a powstał jeden ogromny budynek, który właśnie widzimy przed sobą. Dookoła pozostały duże przestrzenie puste, tak aby nic nie mogło konkurować z Pałacem Kultury i Nauki imienia Stalina. Tak pierwotnie się nazywał, oczywiście to już po czasach słusznie imionych zostało usunięte i teraz to jest tylko i wyłącznie Pałac Kultury i Nauki. Natomiast co jest ważne, to jest to, że ten budynek już tutaj pozostanie, bo mieści się w nim bardzo dużo instytucji i wyburzenie jego po prostu by zrobiło duży problem z tymi wszystkimi obiektami, które się tam znajdują i mimo wszystko to jest już pewnego rodzaju wizytówka Warszawy. Dlatego on pozostaje, ale cały czas można przywrócić to, jak to wyglądało wcześniej. I w ten sposób właśnie powstanie tutaj Plac Centralny. On będzie pamiętać o tym, co tu było wcześniej. Będzie odzorowany układ ulic. Dokładnie w samym placu będzie oczywiście zieleń, krzewy i no oczywiście ekologia. A jak to dokładnie wygląda? Koncepcja przebudowy placu na osi ulicy Złotej zakłada, że przed Placem Nauki, przed Placem Kultury i Nauki powstanie miejsce na co dzień spotkań dla mieszkańców i organizacji wydarzeń kulturalnych. Z ogromnej przestrzeni zostanie wykrojony bardziej kameralny plac, który wypełni na atrakcyjność ścisłego centrum miasta. Będzie zielono, na placu znajdą się trawniki o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Projekt zakłada też posadzenie ponad 40 gatunków roślin cebulowych i bylin. Pojawi się tu 11 gatunków krzewów, a także ponad 100 drzew. I to wszystko się w tym miejscu połączy. A w północno-zachodniej części placu, w pobliżu budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości, projektant zaplanował niską sadzawkę, tak aby można było na spokojnie i w łatwy sposób dojść bezpośrednio do Parku Świętokrzyskiego, który znajduje się właśnie przy ulicy Świętokrzyskiej. I w ten sposób to się połączy w jedną całość. Tak to będzie wyglądać, możecie zobaczyć na wizualizacji i mniej więcej też widać, jak będzie przywrócony układ drogowy, który kiedyś tutaj się znajdował. Tam, gdzie były budynki, będzie właśnie część trawiasta, a tam, gdzie były ulice, oczywiście będzie to wszystko z kamienia. No i w taki sposób to się połączy w jedną całość i będzie można cały czas to wszystko widzieć. Dobrze, że tutaj nie było problemów z konserwatorem zabytków i na spokojnie można było też całą tutaj tą zieleń wypracować. Natomiast co jest ważne, to ta przestrzeń oczywiście będzie też nowoczesna. Czyli dużo zieleni wiąże się oczywiście z tym, że trzeba jakoś się podlewać. I dlatego pod tym wszystkim będzie właśnie kilka dużych zbiorników wodnych na głębokość 7 metrów, dzięki czemu będą one zbierać całą deszczówkę. I w pierwszej kolejności ta woda będzie służyła do podlewania całej zieleniny, która w tym miejscu będzie znajdować się. Drzewów, krzewów, czy całej trawy. I w ten sposób to będzie funkcjonować. Oczywiście, kiedy zbiorniki się będą puste, będzie to podlewane z wody miejskiej, natomiast to będzie duże uzupełnienie przestrzeni w ten sposób, aby zachowywać wodę w tymże miejscu, bo jednak to jest jeden bardzo duży betonowy plac, który w tym miejscu się znajduje. No i oczywiście ogromny parking pod placem Defilad. Tutaj nie będę ukrywać, że kiepsko wygląda, natomiast już sama budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej dosyć mocno ograniczyła tą część. Tak jak powiedziałem wcześniej, tam powstaje, znaczy jest zbudowany wjazd do parkingu Teatru Rozmaitości, jak i również samo Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które możecie zobaczyć. Samo muzeum powstaje i ma zostać zakończona jego budowa mniej więcej w tym roku. Znajduje się tam mnóstwo rzeczy, mnóstwo przestrzeni, nowoczesność oczywiście i nawet sala kinowa. Niedługo ma zostać oddane do użytku, bo dokładnie w tym roku będzie można już z niego skorzystać. A sam plac Defilad? No tutaj chwila będzie jeszcze na realizację. Sama budowa będzie trwać 14 miesięcy, czyli zakończy się mniej więcej przed lub
po wakacjach w przyszłym roku, czyli w 2024 roku. Następnie inwestycja kosztuje mniej więcej trochę ponad 61 milionów złotych i tak to będzie realizowane. Oczywiście będą tutaj głębokie wykopy realizowane w ścisłym centrum, co oznacza, że musi to być koordynowane z metrem, jak i również z archeologami, którzy będą metodycznie sprawdzać wszystko, co oni tutaj wykopią, bo nie ukrywajmy, że może być tutaj dosyć dużo ciekawych znalezisk. W ścisłym centrum Warszawy dużo takich rzeczy było. Zwłaszcza możecie to pamiętać z budowy centralnego odcinka drugiej linii metra. Co ważne też jeszcze z takich organizacyjnych spraw tutaj w okolicy, jest to, że został aktualnie całkowicie odcięty wyjazd. Właściwie dojazd do Pałacu Kultury i Nauki samochodem z tunelu z ulicy Złotej i od tego wjazdu z Marszałkowskiej. Teraz stąd właściwie nie ma wjazdu, bo parkingi są zastawione, jest tylko wyłącznie wjazd pod parking podziemny, jak i również w ulicę Złotą. Pozostałe elementy są całkowicie niedostępne, chyba że się chodzi oczywiście na piechotę. A w tym miejscu widzimy wjazd właśnie do tego parkingu, który powiedziałem, podziemnego. Nowy wjazd jest ciekawy, w tym miejscu wcześniej był zjazd, ale nie aż tak głęboki i przy okazji w tym miejscu powstają nowe ulice lokalne, które w teorii nie są ujęte w zagospodarowaniu przestrzeni tego miejsca, ale poprawią oczywiście funkcjonalność tejże przestrzeni, dzięki czemu te nowe centrum Warszawy, które ma właśnie otworzyć całą przestrzeń dookoła Pekinu, będzie całkiem ładnie totalizowane w jedną całość. I tutaj, tak jak teraz właśnie dron i kamera pokazują nam mniej więcej, ta ulica będzie przebiegać bezpośrednio od dróg lokalnych, które się znajdują dookoła całego parkingu i całego Pałacu Kultury i Nauki, do Marszałkowskiej z wjazdem oczywiście tylko i wyłącznie na jedną jezdnię, bez przejazdu przez torowisko tramwajowe. Tutaj na to było już przewidziane wcześniej przejazd przez nową ścieżkę rowerową i nową tą część prawą, czyli zachodnią stronę Marszałkowskiej, dlatego na spokojnie ta część już nie jest przebudowana, chociaż tam leciutko jakieś tam drobne rzeczy są oczywiście realizowane. W okolicy jest jeszcze jedna inwestycja realizowana, ale jest to mniejsza inwestycja, więc w inny sposób nie jestem w stanie tego pokazać i nie mówię oczywiście o tym samolocie, który został tutaj zlikwidowany, a o stacji metra Świętokrzyska. Powstaje właśnie teraz tutaj nowe, kolejne wyjście z tej stacji metra. Poprzednio jedno wyjście z pierwszej linii metra zostało zlokalizowane w budynku, który znajduje się po lewej stronie teraz na ekranie. A teraz to wyjście bezpośrednio przy ulicy Marszałkowskiej, bo zmienia się nie do poznania i już nie mamy starej kopułki, właściwie półkola, które się znajdowało bezpośrednio nad tym miejscem niebieskim, tylko teraz jest nowe wyjście, będzie oczywiście nawiązywać do odcinka centralnego i wejść na centralnym odcinku metra, będzie również żółte, ale jak widzieliście, trochę inaczej wygląda i teraz już jakbyście tam pojechali, to jest cała prawie konstrukcja stalowa do montażu tych szyb zamontowana. I tak wygląda mniej więcej budowa tego ścisłego nowego centrum Warszawy w tymże miejscu. Dajcie znać, co o tym sądzicie, tylko proszę tak jak zawsze bez polityki. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Dajcie znać mi, co sądzicie o wyglądzie i designie zarówno Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak i Placu Centralnego. I oczywiście w okolicy będą kolejne prace przy przebudowie ulic, ulicy Złotej, ulicy Chmielnej, Kruczej, a ulicy Chmielnej to w sumie nawet niedługo pojawi się film. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!